Dobra, nowoczesna księgowa w firmie to dosłownie skarb, wręcz prawa ręka przedsiębiorcy, przekonuje suwalski biznesmen Adam Ołów. Dzisiaj Dzień Księgowego, obchodzimy go 9 czerwca nieprzypadkowo. Jest to dzień, w którym powstał Związek Buchalterów w Warszawie, który po wojnie przekształcił się w Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Znaczenie zawodu i odpowiedzialność, jaka spoczywa na księgowych, wciąż bywa niedoceniana, często wręcz niezauważana przez przedsiębiorców. Do tej grupy zdecydowanie nie należy Adam Ołów, który zupełnie nie ma problemu z tym, by przyznać, że z panią Martą prowadzenie piekarni to bułka z masłem. Za co przedsiębiorca ceni swoją księgową? Dobra księgowa to jest wręcz prawą ręką osoby prowadzącej działalność. Tutaj w naszym przypadku jest jednocześnie i doradcą finansowym i potrafi utrzymać w rysach finanse. Tak jak ja często zdarza się, troszeczkę potrafię zaszaleć z wydatkami, to potrafi palcem pogrozić, że uważaj chłopie co robisz, bo może to się źle zakończyć. Także myślę, że tutaj i będę wyrazicielem wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą, że dobra księgowa, zżyta z zakładem i znająca realia firmy, jest wręcz nieocenianym skarbem. Obecna księgowa na stanowisku głównej księgowej pracuje od roku czasu, ale w firmie u nas pracuje od 20 lat prawie, że także awansowała kilkukrotnie. Wbrew stereotypowi, współczesny finansista to już nie pozbawiona poczucia humoru, zasypana fakturami i do bólu zasadnicza pani, mechanicznie wykonująca monotonną pracę. Dzisiaj księgowa to wręcz partner w biznesie. Skrupulatność, wytrwałość, otwartość na zmieniające się prawidła biznesowe oraz upór przy rozwiązywaniu problemów firmy to zalety, które dostrzega i docenia Adam Ołów u swej księgowej. Praca księgowej nie jest tak nudna, jak się w większości wydaje, tak? A co jeszcze robi pani oprócz tego, że siedzi przy biurku i liczy kasę? Wydaje. Jeszcze wydaje kasę. Pan Adam z okazji święta postanowił złożyć życzenia dla wszystkich księgowych w naszym mieście. Żeby się bilanse bilansowały, no i żeby ta skrupulatność zawsze była na pierwszym miejscu. To nie jest łatwy zawód, tak się no nie, no ja na przykład ze swoim charakterem i sposobem bycia no nie mógłbym być księgowym, no jednak ta papierologia to jest bardzo nużąca. Zysków w bilansach finansowych, zawodowych i życiowych, a także wyłącznie fajnych szefów wszystkim paniom i panom księgowym życzy również Telewizja Suwałki.